Czy jestem godny otrzymania runy? Jako symbol twej rangi naznaczę cię runą światła. To symbol prawdy i sprawiedliwości. Rozświetla drogę wszystkim tym, którzy kroczą ścieżką Inosa. Musisz zasłużyć na pozostałe runy. Wróć do mnie, kiedy uznasz, że jesteś ich godny. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę wybrałeś? Drogę uzdrawiania czy drogę walki? Wybieram drogę walki. Nie jesteś jeszcze godzien, by otrzymać kolejny czar z tej ścieżki. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Nie mówię przecież niczego nowego. Nie musisz mi tego mówić. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Nikt nie chce wiedzieć. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Mam swoje zdanie na ten temat. No popatrz, już mi lepiej. Skąd ty to znowu masz? Zawsze to powtarzałeś. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Teraz każdy już o tym wie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Pracuje niemal pokaż przez cały to dla mnie. Tak, to bardzo typowe. Nie wierzę w to. Niczego jej już nie powiem. On po prostu za dużo gada. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Mój mąż pokaż, może inny. To dla mnie zaszczyt, że reprezentant naszego świętego kościoła okazuje zainteresowanie moimi towarami. Lepiej by było, gdyby się przymknął. On po prostu za dużo gada. Pracuje niemal przez cały dzień. Mój mąż uważa inaczej. Doprawdy to interesujące. Pokaż mi, co tam... Mój mąż uważa inaczej. Gdybym sama tego nie widziała, słyszałam co innego. Nie wierzę w to. Niczego jej już nie powiem. Nie mów. Nikomu tego nie powtarzaj. Mój mąż uważa inaczej. On po prostu za dużo gada. Teraz każdy już o tym wie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. On po prostu za dużo gada. A więc teraz jesteś paladynem. Moje gratulacje. Od początku wiedziałem, że nie zagrzejesz długo miejsca w straży. Myślę, że Cornelius kłamie. Jesteś pewien? Tak. Jaki masz na to dowód? Czytałem jego dziennik. Przekupili go. To wszystko był stek kłamstw. Skoro tak, musisz natychmiast iść do Lorda Hagena. Pokaż mu ten dziennik. On się zajmie resztą. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. Ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... To wspaniałe osiągnięcie. Lorda Hagena. Sam by na to nie wpadł. Nic nie mogę na to poradzić. Nie może tak dalej być. Mnie mówili co innego. Mnie mówili co innego. Uciekał, jakby gonił go sam Beli. Przyszło mi to do głowy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Stary! Już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. Nie zasłużę. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Czy się tylko
Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. W końcu i co? O co ci chodzi? Prezent. Kiepska sprawa. Trudno być tego pewny. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Rzeczywiście. Naprawdę tam są. W porządku, wierzę ci. Tak czy inaczej pomyślałem, że będziesz chciał wziąć udział w polowaniu na smoki. Ode mnie. I co? Proszę, weź ten amulet. Sądzę, że tobie bardziej się on przyda. O tym wcześniej. Mnie mówili co innego. Nie mów, że to nie tak. Myślisz? Oto amulet. Proszę, napraw go dla mnie. Trzeba silnie uderzyć w sam. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Możesz do mnie wtedy przyjść i go odebrać. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Tak, naprawdę tak powiedział. Nic mnie już nie dziwi. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie wiem już, w co wierzyć. Tak, naprawdę tak powiedział. Myślisz, że ja mam lepiej, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Tego jest więcej, wierz mi. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mów, że o tym nie wiesz. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie zasłużył sobie na to. To co ty nie wiesz? Nie zasłużył sobie na to. Ej, ty! Tak, naprawdę tak powiedział. Czy amulet jest gotowy? Tak, proszę. Musiałem zrobić nową oprawę dla kamienia. Tylko plotki. Pracowałem przez całą noc. Wygląda jak nowy. Mówią to i on. Nie mów, że o tym nie wiesz. Kiepska sprawa. Nie chcę tego. Przyszło mi to do głowy. Skąd ty to znowu masz? Czy coś się w końcu zmieni? Myślisz, że ja mam lepiej? To było oczywiste. Ode mnie tego nie dostał. Kiepska sprawa. To tak, że mistrzy się tylko siła, więc nie mów takich rzeczy. Się zmieni. Nie zasłużył sobie na to. Czy coś się w końcu zmieni? Posłuchał mnie właściwie. Nie mam czasu. Nikt nie chce wiedzieć. Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz paladynem? Jak widzisz. Ho, ho! Mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z byle garstką orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem. Ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może. Wiedziałem! Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To on zajmuje się zwykle paladynami. Znajdziesz go przed kaplicą. Witaj, synu. Od kiedy to jesteś paladynem? Od niedawna. A zatem witam cię w naszych szeregach. W nadchodzącej bitwie przyda się każdy, kto ma odwagę przeciwstawić się złu. Cała nasza przyszłość spoczywa w rękach takich jak ty. Niechaj Inos zapewni ci męstwo. Będziesz go potrzebował. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Czego możesz mnie nauczyć? Oczywiście nie mogę ci pomóc, jeśli chodzi o walkę. Mogę jednak przybliżyć ci istotę łaski Inosa i jego świętych darów. Poza tym będę cię przygotowywał do rytuału konsekracji miecza. Nauczacie tu magii? Tutaj nauczamy tylko naszej magii. Ciebie interesuje zapewne magia paladynów, którą możesz studiować w mieście.
Co przez to rozumiesz? Kiedy Inos opuszczał ten świat, zostawił ludziom cząstkę swojej boskiej mocy. Tylko nieliczni śmiertelnicy zostali obdarzeni przywilejem jej używania, na chwałę Inosa i zgodnie z jego wolą. A co konkretnie chcesz mi przybliżyć? Mogę ci wskazać ścieżkę Inosa. Mogę sprawić, że nią podążysz. Co to jest konsekracja miecza? Jest to jeden z najświętszych rytuałów paladynów. Podczas tej ceremonii święta moc Inosa przepływa przez miecz paladyna, obdarzając go niewiarygodną mocą. Wyświęcony w ten sposób miecz towarzyszyć będzie paladynowi do końca jego dni jako najcenniejszy skarb. Może później. Jesteś tu zawsze mile widziany. Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś zdecydowany, najpierw znajdź sobie magiczne ostrze. Udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, podczas której poprosisz Inosa o łaskę i wsparcie w bitwie przeciw siłom zła. Powinieneś również złożyć odpowiednią ofiarę. Jeśli Inos udzieli ci swojego błogosławieństwa, twój miecz zostanie konsekrowany. Gdzie mogę zdobyć magiczne ostrze? Spróbuj u kowala Harada. Dopóki paladyni przebywają na wyspach, to on zaopatruje ich w broń. Jaką ofiarę? Biorąc pod uwagę, jak ogromny dar dostajesz w momencie wyświęcenia, suma 5000 złotych monet nie wydaje się zbyt wygórowaną ceną. Oczywiście możesz dać więcej. Nie wiem, ty mi powiedz. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Niech in... Żadna wielka sprawa. Jest coś jeszcze. Wróg zbezcześcił kilka przydrożnych kapliczek Inosa. Straciły swą magiczną moc. Rozumiem. I co w związku z tym? Twoim zadaniem będzie oczyścić je, zanim problem stanie się naprawdę poważny. Weź tę wodę święconą i wlej do każdej z kapliczek po kilka kropli. Dzięki świętym słowom oczyszczenia kapliczki powinny odzyskać swą dawną moc. Gorax sprzeda ci mapę, na której zaznaczono odpowiednie kapliczki. Teraz idź i bierz się do pracy. Rozmawiałem z Watrasem. To świetnie! Gdzie on jest? Zamierza odprawić w Słonecznym Kręgu rytuał, który przywróci dawną moc oku Inosa. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Watras potrzebuje pomocy, twojej i Xardasa. Co takiego? Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas! Ciągle ten Xardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego. A gdybym dostarczył ci jakiś dowód? To raczej niemożliwe. Musiałbyś mi przynieść coś naprawdę ważnego. Jeśli chodzi o Xardasa, nie dam się tak łatwo przekonać. Powinien był wiedzieć lepiej. Działam zawsze w imieniu Inosa. Inos karze sprawiedliwie. Trzeba uważać na to, co się mówi. Nikt nie chce wiedzieć. Hej,
czcigodni wojownicy Inosa rzadko zapuszczają się do tych sal. Co mogę dla ciebie zrobić? Odzyskałem oko Inosa. Co za ulga, że udało ci się je wyrwać ze szponów wroga. Jednak niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Słudzy zła wciąż knują swoje nikczemne plany, a tym razem są wyjątkowo zdeterminowani. O tym zdołałem się już sam przekonać. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Bardzo poważna. I nie bardzo wiemy, komu możemy zaufać. Skoro wrogowi udało się zwieść Pedra na drogę występku, należy się spodziewać, że inni również mu ulegną. Na czym dokładnie polega twoja praca? Szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Pokaż mi swoje towary. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie musisz o to pytać. Ej, ty! Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole Inosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia Inosa. Jakieś wieści? Tak. No cóż... Prawdopodobnie zauważyłeś te odziane na czarno postacie. Spotkałem je. I tu dochodzimy do sedna problemu. Aktualny układ gwiazd jest bardzo nietypowy. Mówiąc konkretniej, konstelacja woła weszła w koniunkcję z konstelacją wojownika. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza. No cóż, szczerze mówiąc... Jasne, rozumiem. Nie będę się teraz wdawał w szczegółowe rozważania na temat takiej konfiguracji. Powiem tylko tyle, że oznacza ona wielkie zmiany. A ja nie lubię zmian. Dlatego chcę, abyś przyniósł mi z miasta pewną księgę, zatytułowaną Boska Moc Gwiazd. Zdobycie jej może wymagać nieco wysiłku, ale jestem pewien, że sobie poradzisz. Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć. Dobrze. Dzięki temu będę miał więcej czasu na inne sprawy. Spróbuj załatwić to jak najszybciej. Obawiam się, że czas jest w tej chwili dość cennym towarem. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Nie. Wciąż czekam na tę księgę. Zawsze w imieniu Inosa. Nie wiem, ty mi powiedz. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Hej! Nie musisz mi tego mówić. Niech in... Tak dalej być nie może. Widzi i słyszy się to i owo. Potrzebuję paru rzeczy.
Ej, ty! Żadna wielka sprawa. Tak jakbym nie miał wystarczająco. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Inos ukaże cię. Tak jest napisane w świętych pismach. Nie wiem, ty mi powiedz. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Naprawdę myślisz? Ciągle to samo. Znasz już moje zdanie. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Na to, co się mówi. Inos każe sprawiedliwie. Sam tak mówiłem. Krążą ostatnio różne plotki. Występować przeciwko boskiemu porządkowi. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Tak jakby mnie to cokolwiek chodziło. Ej, ty! Niechaj i... Niczego tu nie znajdę.
obdarz mnie swą łaską i oczyść tę kapliczkę. Inosie, obdarz mnie swą łaską i oczyść tę kapliczkę.